Spójrz na liczby wymierne poniżej. Uporządkuj je od najmniejszej do największej. Trochę mnie rozbawiło to pierwsze zdanie. Tutaj, spójrz na te liczby. No gdyby nie to zdanie, to nie wiedziałbym, że mamy na nie spojrzeć, żeby je uporządkować. No ale nic, no, nie ma się co nabijać. Zróbmy zadanie. No może informacja o tym, że te liczby są wymierne, jest dla kogoś odkrywcza. No, a jak uporządkować takie liczby? Mamy liczby 1, 2, minus -5, 3, -3, 0, -21, -12, minus 5, -5, -2, -1, 8. No to mi się wydaje, że najprościej jest narysować sobie oś liczbową i te liczby wszystkie na osi zaznaczyć, i wtedy będziemy widzieli, która następuje po której na osi liczbowej. No to narysuję teraz sobie oś liczbową tutaj. Wykorzystam całą szerokość ekranu i taką długą. Oś liczbową sobie tutaj narysuję. O, mam oś liczbową. I teraz gdzieś muszę zaznaczyć 0. No i gdzie ja zaznaczę 0? No mógłbym na środku, ale zastanówmy się, jaki tutaj jest zakres w ogóle. Tutaj mamy co, jakiś ułamek, minus 5, 30 0, to jest trochę mniej niż 2. Tutaj mam minus 5,5, to jest troszkę więcej niż 2. Czyli widać, że najmniejsza z tych liczb to będzie minus 5,5, a największa to będzie 3,3. Czyli tego ujemnego zakresu będę potrzebował trochę więcej. Czyli powiedzmy, że 0 zaznaczę gdzieś tutaj. Tu będzie 0. No i teraz w prawo potrzebuję do 3 z kawałkiem, czyli 4 na pewno wystarczy. tak? No to będzie 1, 2, 3, 4. No a w lewo. Powiedzmy do minus 6 potrzebuje dojechać, czyli będę miał minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 i tutaj gdzieś minus 6. No dobrze, mam oś liczbową i teraz mogę zaznaczać te liczby po kolei, no to jedźmy po kolei. Jedna druga, jedna druga będzie w połowie między 0 a 1, czyli tutaj znajdzie się 1 druga. Co mamy dalej? Dalej mamy minus 5. No to jest bardzo łatwe. Minus 5 będzie po prostu tutaj. Minus 5. Dalej mamy 3 i 3 3 i 3 to będzie pomiędzy 3 i 4. No i 30 to jest troszeczkę mniej niż 1 trzecia, dlatego że 1 trzecia to jest 0,33333 i tak dalej, a tu mamy 0,3. Będzie minimalnie mniej niż 1 trzecia. Jakbym podzielił to na 3 równe odcinki, tę odległość, to to będzie troszkę mniej niż 1 trzecia tej długości, czyli powiedzmy, że tutaj będzie 3,3. No dobrze, co mamy dalej? Dalej mamy znowu coś bardzo łatwego do zaznaczenia, bo dalej mamy 0. 0 już na tu jest zaznaczone. No ale podpiszę pod spodem, żeby później wiedzieć, jak przeczytać te liczby. Zaznaczam tutaj specjalnie pod spodem wszystkie te liczby, podpisuję. Że później będę wiedział, w jakiej, w jakiej są kolejności te liczby, które były w treści zadania, a nie te oznaczenia na osiach. No dobrze, co mamy dalej? Dalej mamy 21 dwunastych. Już powiedziałem, że to jest nadal mniej niż 2, ale przyjrzyjmy się teraz dokładniej tej liczbie. Może łatwiej będzie, przynajmniej mi jest łatwiej w takiej sytuacji, jak ten ułamek niewłaściwy zamienię na ułamek taki mieszany, że wyłączę tutaj część całkowitą. No bo widzimy, że tutaj licznik jest większy od mianownika. Czyli to jest ułamek tak zwany niewłaściwy. No to, żeby to zrobić, to muszę podzielić z resztą 21 przez 12. No to dzielę. 21 dzielę przez 12. Ile razy się 12 mieści w 21? No tylko jeden raz. 1 razy 12 to będzie 12. Odejmuję 21 odjąć 12 to będzie 9. Czyli zostanie mi 9 reszty. A więc ta liczba to jest wynik dzielenia, czyli 1 i. Reszta, czyli 9, podzielona przez to, przez co dzieliłem, czyli przez 12. Czyli ten ułamek to jest to samo co 1 i 9, 12. No ale tutaj widzę teraz, że 9, 12 to można skrócić. To się skróci przez 3, czyli to będzie to samo co 1 i 3 czwarte. No jak tutaj się dało skrócić. No właśnie, to już wiem, gdzie, wiem, teraz, gdzie to zaznaczyć. Ale teraz, może jeszcze taka uwaga, że skoro tu się dało skrócić, to znaczy, że tutaj od początku ten ułamek był skracalny. No, i rzeczywiście, wcześniej tego nie zauważyłem, ale teraz widzę, że 21 i 12 daje się skrócić przez 3. No, tak jak tu się skróciło przez 3. Czyli ta liczba daje się równoważnie zapisać, że to jest to samo, co 21 przez 3 to jest 7, 12 przez 3 to jest 4, czyli to jest 7 czwartych. No i teraz mogę 7 czwartych poddać. Temu samemu zabiegowi. Tutaj mogę wyłączyć część całkowitą. No, a dla 7 czwartych to jest dużo łatwiejsze, bo to właściwie można w pamięci zrobić. Ile razy się 4 mieści w 7? No, jeden raz. Jak odejmę od 7, 1 razy 4. 7 odjąć 4 to jest 3, czyli reszta zostaje 3 czwarte. Czyli widzimy, że rzeczywiście dostajemy w wyniku to samo. 1 i 3 czwarte. Tutaj też napisałem, że to jest 1 i 3 czwarte. Czyli widzimy, że ta liczba. To jest to samo co 1 i 3 czwarte. No a taką liczbę to łatwo jest zaznaczyć na osi liczbowej, bo to jest 1 i 3 czwarte, czyli muszę ten, ten odcinek między 1 a 2 podzielić na 4 części równe. Tutaj jest 1 druga, tutaj jest 1 czwarta, a tutaj właśnie no 3 czwarte, czyli 3 czwarte, tutaj po żeby było widać. Tu jest 1 i 3 czwarte, czyli to jest ta liczba 21 dwunastych. No i dalej mamy kolejną liczbę, to jest minus 5,5. ,5. Minus 5,5, no to będzie tutaj w połowie między minus 5 i minus 6. Na lewo od minus 5. Minus 5,5. I ostatnia liczba, weźmy jakiś inny kolor. Czerwonego jeszcze nie było. Ostatnia liczba 2 i 1,8. No to muszę teraz ten odcinek między dwójką a trójką podzielić na 8 równych części. No to nie jest specjalnie trudne. Tutaj to jest podział na dwie części. To na cztery części. I teraz jeszcze każdą z tych. Światek muszę podzielić na pół, w zasadzie to tylko tę pierwszą, wystarczy, że podzielę na pół. I tutaj będzie liczba 2 i 1 ósma, tutaj gdzie jest ta pogrubiona kreska. No i teraz ja już rozwiązałem to zadanie. Tutaj bardzo się starałem, żeby jak najdokładniej te liczby zaznaczyć na osi liczbowej, ale oczywiście nie, musie, nie musimy być aż tak skrupulatni. Wystarczy wiedzieć mniej więcej gdzie one się znajdują, bo ważna jest w zasadzie tylko kolejność, tylko kolejność nas interesuje. No i teraz tę kolejność mogę po prostu odczytać. Tak jak one są tutaj podpisane pod osią liczbową, no to taka jest ich kolejność od najmniejszej do największej, czyli najmniejsza z minus 5,5, potem minus 5, potem 0, potem, jedna druga, potem 1,2, potem 21 dwunastych, potem 2 i potem 3 i 3. Taka jest kolejność tych liczb od najmniejszej do największej.